Becia zmienia trasy na działkę, tak? Tak, zmieniam trasę, pokażę wam inną, słuchajcie. Patrz tym rowerem. No. Pokażę wam troszkę inna. Majcie. Inną stronę żegania. No. Tak trochę tak, ją chlas. Bo przecież nie możemy jeździć cały czas tą samą. To cały czas tą samą, no bo to jest nudne po prostu. No. Dla naszych widzów to jest nudne. Becia, powiedz, co ty jutro wrzucisz. Pyszne danie. Jeszcze dzisiaj będziemy jeść. Wczoraj jedliśmy i jeszcze będziemy jeść. Jeszcze dzisiaj będziemy jeść, tak. Bo mamy, Becia, dwoje to na dwa razy. Tak, to na dwa razy. A chociaż na czym to danie będzie, powiesz, nie? Nie, na kanale. Becia gotuje. Na kanale. Myśleliście, jak Becia gotuje, będzie na kanale. Ale pyszne, co nie? No. Pyszne. Myśmy jechali na działkę trochę podlać. Tak. Ale no, chyba i tak. Ale chyba podlejemy, bo już po deszczu. Tak, to co to jest? Pokażemy wam inną stronę. A, jedziemy w żeganiu. Specjalnie to jest... nie jadę szybko. A snyka. Bo wiem, ulica. Że są ludzie, którzy mieszkali tutaj. No i pytali się o inne strony. Pytali się właśnie, żeby pokazać. Bo wyprowadzali. No oni co tak jadą? A ja nie wiem. Wiesz, przypomniał mi się ten film. Aha. A ten co stanął i go trzasnął, nie? No. Pokazał mu fuck you, a ten zatrzymał się zaraz i poczuł, jak go trzasnął, to... O, znowu pada. No i tu jesteśmy właśnie na Asnyka, ale ciemno się zrobiło. Tak. Ciemność widzę. Mhm. Tą ulicą, co żeśmy przyjeżdżali, to tam też byli Ruscy, co nie? To było kiedyś zamknięte po wojnie i tam Ruscy mieszkali. Bynajmniej tak mi moja babcia opowiadała. To Becia miała babcię? Tak, miałam babcię. Uuu, to poważne sprawy są. Babcia się tu przeprowadziła. O, tu stare kamienice niemieckie. Przeprowadziła zaraz po wojnie. Po niemieckie. I cała ulica Śląska zaraz po wojnie była zamknięta. Nie tylko Armii Czerwonej, tak jak tam ulica dalej, ale Śląska też była zamknięta. I była to ulica Zamkowa. Nie Zamkowa, to była Śląska i była zamknięta i tam Ruscy mieszkali. A czemu ulica Zamkowa tu w bok? Nie wiem. Bo na górze był pałacyk. Aha. Tylko zrobili Ruscy z niego jakiś ten magazyn zbożowy po wojnie. No także tutaj taka ulica, to jest taka ulica domków jednorodzinnych. Mhm. O, tego domku nie było, jak go nie nowy. Widziałam. I to nowy. Cztery drzwi? Cztery mieszkania, patrz. No, widocznie tak. Jaki szeregowiec. Tak, o, i to wszystko to domki po niemieckie, stare po niemieckie domki. Nie, no wszystkie no nie. No wszystkie nie, no ale tu z tej strony. Tak. Tam dalej będą nowe. Będzie właśnie tu wiezie. Ale są Hopków. A ten taki oberwany trochę. No. Czyli ktoś rozpędził to. Pełno Hopków. Jaki ładny balkon. Podoba mi się. Fajny, nie? Bardzo ładny. No. Widzicie? Tu też ładne domki. O, sprzedam. No. Ale teraz ludzie nie kupują, tak? Bo są... No, kredyty są za drogie. Chyba, za że ten, kto ma gotówkę, to już ma domek kupiony. A ten, kto gotówki nie ma, to wziąć kredyt teraz to jest tak ryzyk fizyk, że ja bym nie brała. O! Zdjęcia nam robią. Nie na. No przecież wiem. Co ta droga taka tutaj? O kurdaki. Czekaj, bo ten tu jedzie jeszcze. Masakra, jakie dziury. No. Na tych bocznych drogach jechać to... No ale chciałam pokazać. No, tu jest jaka ulica? Śląska, nie? Dalej. Teraz. Tak, chyba tak. Tak. Chyba tak, nie wiem. Gdzie nie ma napisane? Bolesławiecka. Bolesławiecka. A co ona ma wspólnego z Bolesławcem? Nie wiem. Ani nie w tą stronę. Tak, nie. No Bolesławiecka tak nazwali. I teraz pokażemy wam strefę przemysłową. No, przejedziemy. Tak.
z lewej strony dekora, ale nie widać, bo drzewa. Bo drzewa są. Tam kręcili czterech pancernych, jak jedli galaretę z miski wielkiej. No. Tutaj strefa przemysłowa, zaraz się zacznie. Na dole jest rzeka Czerna. Też nie widać, bo już zarośnięte. Nie widać, bo tak zarosło. Sklep? Na Śląska. Patrz, i trochę zaczęło ciapać, nie? No, i trochę się ochłodziło chyba nawet. Chyba. No, 18 stopni. No, ochłodziło się od razu. No. Teren prywatny, wstęp zbroniony. No, proszę. Co tu jest? Bartex? Tak, Bartex. Dalej Keitzman. A Bartek na przykład, bo ludziom to nic nie mówi, na przykład szyją posłania dla psów. Tu robią... A tu robią chyba opakowania jakieś. Plastikowe, coś tak, z plastiku coś robią. Plastiku robią, bo nieraz czuć. Tak, bo nieraz czuć jak śmierdzi. No. Więc coś robią z plastiku. Tam jakaś hurtownia nowa. Ale to jest nowa. Tam też coś jest nowego. Tak. Nie ma tego za dużo, no ale jakieś tam pomału. Ale pomału się coś... Tylko, że bardzo pomału. Bardzo pomału, to już tyle lat, że... Tak. Myśmy tu z Majcią przychodzili kiedyś na spacery, na pieszo. I wracaliśmy tą trasą, pieszo. Tak jak jedziemy, myśmy z Majcią szli kiedyś, jak była młoda, lubiała tak chodzić. Na piechotę. Na piechotę. I tą trasą będziemy jechać, co myśmy z nią chodzili. Tak, ale ona już teraz niestety nie daje rady. No, to już nie jest dla niej trasa. Nasza staruszka. Tak. O, dziewczyna skądś wylazła. Z psem. I gdzie ona idzie? A z pieskiem. Z psem była. Też ciągnie, nie patrzy, co nie? No. Jak nasza Maja. Idę. Jak nasza Maja. Nie patrzy, tylko idzie. No i wyjeżdżamy z niby strefy naszej i wjeżdżamy na ulicę jakąś tam. To nie wiem, czy to... To nie jest ulica, to jest obwodnica miasta. To jest obwodnica miasta. No. Zaraz zobaczymy, bo było ciepło. Jak żeśmy wyszli, było tak. Ponad 20 stopni. Patrz, 16 już. 16, no mówię wam. Było 24, a jest 16. W ciągu 20 minut? No, temperatura spadła 8 stopni. No. No, żeby grad nie padał. Ale wychłodziło, patrz, tu trochę popadało. Są kałuże. No zobaczymy. Tu nawet jest, widzisz, 17,4. No. A droga jest 24 stopnie nagrzana. Patrz, jak się ten ochłodziło. No, na Nowogród zamknięta droga. O, teraz dopiero skreślili, że nie można jechać. No. Tą stroną jedziemy i myśmy tu z Majcią tu chodniczkiem za milicją w prawo i do domku żeśmy sobie szli, a nieraz żeśmy szli za milicją prosto przez pałac, przez park i tamtędy dookoła do domu. No, nasza piękna straż pożarna. Chyba nie będziemy jechać do tego. Chyba nie, bo jest brzydka. Zaczyna padać. Zaczyna znów padać. I tu pada, no. Tak, a wejście na nasze działkę jak pada, to jest tak, żebyśmy od razu... Bagnisko. Bagnisko, no. Milicja. Także tu nie ma... O, bombowiec. Także pojechał. Gdzie jedziemy? No nigdzie. Zrobiliśmy sobie wycieczkę samochodową. Tak. A może przez miasto jeszcze przyjedziemy? A no pewnie. I pokażemy. Dzisiaj będziecie mieli film... Objazdową. Objazd. Wycieczka krajoznawcza objazdowa. Jako stary żołnierz powiem wam, dzisiaj macie objazd garnizonu Żaga. Tak. Nie całego, bo on jest duży. Bo obszarowo to Żagań jest potężny. Dwa razy większy obszarowo jak Żary, nie? Bo to 40 chyba 6 czy 8 kilometrów ma. Zobacz jak pada. To nie ma co. Bo Żagań... No i zimno jest, no i zimno się robi. A my w krótkich rękawkach i spodenkach. I powiem wam, że Żagań na takie nieduże miasto ma kilka dzielnic, nie? Co do kasyna pojedziemy z Majcią. No, ma dzielnice Laski, Formoza. Kolonia Laski. Kolonia Laski, no różnie to piszą. Kolonia Laski, Moczyń.
Pomoczyń, Formoza. Formoza. A na Formozy to chyba mówią kolonia Laski, tak mi się zdaje. Bemowo ma. A, osiedle Bemowo. Osiedle Bema. To nazywają też Bemowo. Czekaj, bo im nie przetarłam szyby i nic nie widzą. No to niech se wytrą. Monitor. Powiem wam, że ci oglądałam ten filmik z tymi cyckami. I tak się pośmiałam z piersiami. No. Sama z siebie się śmiała. Objazd do szpitala. A, bo most jest zamknięty, bo most jest w remoncie. Więc... Ale jedź tam przez tak. Szprotaską, nie? Przez bo tu to już jeździli z nami nieraz. Tak, także tu nie. O, i tutaj macie, tu z Majcią chodziłem nieraz, jak Becia była w Biedronce. Szpital na peryferiach. Aha. Żena za pultą. Tak. No. Nie za pultą. Za pultą. No to żena za pultą, po tak. Czesku, no. Kobieta za ladą to jest żena za pultą. Oj, nie wiem, czy wy żeście oglądali, ale ja oglądałam ten film. Kiedyś, jak byłem młody. No. Ja byłem bardzo młody, bo Becia już była dorosła. Ale powiem ci, że ja ten film chyba nawet oglądałam jakiś pół roku temu. No, bo on gdzieś leciał na którymś. On na YouTubie jest. A, na YouTubie jest. Tak. No. No, bo takie filmy były wtedy, tylko ze trzy. Dwa czeskie, ze dwa ruskie. Ale ten film był bardzo fajny. Nie wiem jak, ale ja go obejrzałam jeszcze raz i obejrzałam go z taką naprawdę z dużą przyjemnością, także... Becia była takiej dużej melancholii. Nie... Ty jak coś powiesz, to... O, zakład optyczny. Patrz, kiedyś była już... najlepsza pizza w mieście. Kiedyś tak. Trzy kolory. No, słuchaj, no dla nas była najlepsza, bo ktoś może się... No teraz może jest lepsza, ale kiedyś była najlepsza. Wszystkie służby tam się spotykały na pizzy. O, i tutaj, o, tu pałac, co oglądaliście już. I na wprost była operetka w Żaganiu. Teraz jest pizzeria zamkowa. O, tutaj. I kino było, ale operetka głównie. Za Niemców. Żagań miał swoją operetkę. O, tu macie sąd rejonowy z tej strony. Tak, dlatego właśnie specjalnie pomału no. Jadę. Ładny, nie? Ładny od razu. Zabytek, no. A tu na wprost? A tu na wprost, tu stare kamienice, oryginalne, bo te są wybudowane niedawno. A tu macie urząd miasta w Żaganiu. Stary. I za chwilę będzie pomnik z filmu Wielka Ucieczka. Jak gość uciekał na motorze, to tu jest ten motor. Tak. Ja specjalnie zwalniam. No, widzicie? Motor z Wielkiej Ucieczki. I on jest cały z metalu. Ten cały motor. Metalowy. Bardzo fajne. Że coś... jeszcze ktoś nie za... tak. A te kamienice, nie było ich. Coś to naprawdę... jest wszystko odbudowane. Coś naprawdę ciekawego ten motor. No. Bardzo dużo osób sobie tam zdjęcia robi. O, idzie straż miejska. Idą, chciałam powiedzieć, policjanci z jajami. Nie, straż miejska. Nie, straż miejska. Idą do Żabki po browara. Pewnie mandaty wlepiają. No, pewnie tak. Na wprost mamy PKO, to nowo wybudowany budynek. Nowy, ale taki stylizowany na stary. No. Dzieci idą do kościoła, bo komunia, nie? Patrz, komunie są, nawet zapomniałam nawet. No. BMW. Białe. No, tu bloki. Macie. Na wprost macie ten nasz biedny ratusz, co się rozpada. Tak, ratusz. Sypie się jak. Specjalnie pomału jadę, no. Żebyście mogli... Jak ktoś mieszkał, to może tam były mural będzie fajny na nowym budynku, bo to też nowy. Nie wiem, czy widzicie. Jan Kepler. Ja tu przyjadę. No, będzie was przez rynek, chciałem powiedzieć, już... przepuści. Jak już jadę, o. To o. Widzicie, jaki mural? W Żaganiu jest kilka takich dużych. Olin. Nawet ładnie to wygląda, także... Także, no. Ja tędy przejadę. O, i słoneczko świeci, popadało. Fajnie, jutro pojedziemy podlać. O, komunistki. Komunistka. Podziokie chmury tam nad działkami. No. Nie, dlatego o, nie jedziemy. O, to tam leje. Dlatego nie. Tak jak będzie zaraz drugi mural, nic za nami nie jedzie, jedzie taksówka. Jedzie taksówka, więc będę musiała... A to nic. Ale dobra, taksówka pojechała. O. Tutaj macie mural z Żagania. I Kepler stoi. I Kepler stoi sobie. O. Papieroska jara.
papieruska jara. Rower. A Kepler też jest chyba z metalu. Też. Bo by już dawno zniszczyli. I też kupę ludzi sobie robi z nim. No, bo już dawno by zniszczyli. O, tam zabytkowa kamienica zaczyna się sypać. Sklep się wyniósł. Wszystko się wyniosło. Czekaj, no, patrz, tu też zasuwa. O, tu też. To były zwykłe bloki. Ten blok tylko tutaj stał jeszcze przed wojną. Tak, ten co się sypie, co pokazywałem. Tak, ten wzorcowy. No to mówię. Aha. To były zwykłe bloki, tylko przerobili je na styl kamienic. Nie. Tak, te trzy chyba tylko były. Mówię, że nie. No te trzy ostatnie. No. No i tu mamy. Nic nie mamy. Kostkę mamy. O, był asfalt, zrobili kostkę. Tak, bo taka tutaj była i tak zrobili. Zerwali. Zerwali i zostawili kostkę. No, tam był kościół, ale tam trzeba wejść. O, bo tu pełno nie, dzieciaków. Za dużo ludzi, no, żeby tam iść kręcić. Tak. No. Wychodek miejski. Tak, warty miliony. Warty miliony, tak zapłacili, że mogą. Tu jest też ładna. O, tu jest placz klasztorny i klasztor były. Kiedyś. Później były dyskoteki, gdzie z Becią chodziłem. I hotel był. No, poczta zabytkowa. No, i wiesz. Ale także jest co pokazywać, naprawdę jest. Nawet jak jedziemy samochodem, a nie mówiąc tego, że jest bardzo dużo, gdybyśmy się przeszli, tylko że no Becia było. No i wjeżdżamy na most, kiedy idzie i zabierzemy was gdzie indziej. W drugą stronę żagania. W drugą stronę. No, bo to długo będziemy nagrywać, to nie będą chcieli oglądać, nie? No że ich zanudzamy. Nie, no bo to jest nudne. Także my wjeżdżamy na most. Staramy się 10-15 minut. No, na rondo czterech pancernych. Słuchajcie. Ja nieraz mam filmy dłuższe z tego, z gotowania, no ale to jest normalne, ale nieraz nie da się po prostu osobie, która pierwszy raz będzie daną potrawę robić, jak na przykład karpatka, zrobić ją w 10 minut, bo ja ją zrobię. No ja bym zrobił w 8. Tak, ale... O. Ale jak to się nazywa? Ale ktoś, kto pierwszy raz robi, to niestety no dla niego 10 minut to jest mało, żeby wytłumaczyć karpatkę. No, może wjeść przez bramę batalionu dowodzenia. Dobrze. A tym bardziej, że chciałabym, żeby każdemu ta karpatka się udała, prawda? No. Masz Kaufland. Mały zasuwał z boomboxem. No, Kaufland. Zaraz się będziemy żegnać, tylko wjedziemy, jeszcze pokażemy wam bramę. Bo powiecie, że przynudzamy. O, idzie nasz sąsiad, znajomy, z pieskiem. Nie widział. No. Fajnego ma tego pieska. Fajny, ale wielki. No, tylko, że taki właśnie... kuń. O, tu z Majcią co chodzę nieraz. To macie... Tu już nie pada. Garnizonowy węzeł łączności kiedyś. Nie padało. Tu sucho tam pada, no. Ale tu była fabryka Dekora. Nie, tu skarpetki. Skarpetki robili. O, a tu wjeżdżamy do batalionu dowodzenia kiedyś. Do batalionu dowodzenia, łączności. Tak. I w ogóle kompanii kierowców. Tak, tutaj. No. Stare. To są stare koszary chyba. To stare koszary niemieckie jeszcze, po niemieckie. Niemcy tu stacjonowali jeszcze. W lesie była brygada pancerna niemiecka imienia Hermana Göringa. No. I my tu sobie nie wiem dlaczego, pochodzimy. No a my tam sobie podjedziemy, pochodzimy. O. Majcie dzieje, Becia was po koszarach wiezie. Tu wychodzimy. No. Albo tam. Tam, bo tu nie ma gdzie stanąć. Ktoś nam przymuci. Ale zarosło znowu, nie? No. Jak wam kiedyś już mówiłem, to była hala sportowa, na co widzicie teraz. A tu służyłem, w tym budynku. Był to batalion łączności. Także my się już z wami żegnamy. Tak. Idziemy z piaskiem.
Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa, pa.